Wszystko zależy od umiejętności, ale jeżeli ktoś chce swoją przygodę z górami zacząć od Tatr, no to musi mieć... Michał Kostrzewa, miłośnik gór, pomagał nam podczas organizacji naszej pierwszej górskiej wyprawy. Posiada spore i cenne doświadczenie, którym jako człowiek uczynny i serdeczny podzielił się z nami, zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wyprawy. Uznałem więc, że warto nagrać krótki wywiad z Michałem, aby szersze grono mogło przyjąć od naszego przyjaciela kilka cennych i ciekawych górskich wskazówek. Zapraszam do oglądania. Ja szczerze powiedziawszy nigdy szczególnie, chociaż może to niedobrze, tak, ale jakoś nigdy szczególnie jakichś tam suchych zapraw przed wyjściami w góry nie robiłem. No, jak mówię, był taki okres kilka lat, kiedy bywałem w górach literalnie po, nie wiem, 20 razy w roku, więc byłem w dobrej formie, w dobrej kondycji. Potem pojawiły się dzieci, trochę tam się też pozmieniały mi rzeczy. Jeżeli chodzi o pracę i po prostu no nie mogę w tej chwili spędzać tyle czasu w górach, ile bym chciał, natomiast no, ja rzeczywiście byłem wtedy w dobrej formie, więc no nie, na szczęście nigdy nie naraziłem się na żadną kontuzję, jakąś tą formę tam latami budowałem. Natomiast no tak, no powiem szczerze, no osoba gdzieś pewnie oderwana od biurka, która nigdy nie chodziła, no to też pewnie warto, żeby podeszła do tego jak do wszystkiego, tak? No zaczynać od małych gór, od jakiejś regli. Regle to są takie małe zalesione górki pomiędzy Zakopanem a Tatrami, typu tam Sarnia Skała, Nosal, nie wiem, Kopieniec, Gęsia Szyja. To są 2-3-godzinne wycieczki i pewnie lepiej najpierw się sprawdzić tam, na ile mamy siłę, na ile na przykład niesienie plecaka, w którym mamy wodę i jakieś tam różne rzeczy, nie jest dla nas trudne, a dopiero później porywać się na większe rzeczy, a nie gdzieś wyjść i nagle zorientować się, że robi się późno, robi się zimno, a my nie mamy siły, żeby zejść, bo na przykład, nie wiem, boli nas kolano czy staw skokowy. No po prostu... No tak jak w boksie, tak? No nie zaczynamy od jazdy na zawody, tak? Tylko od ćwiczeń generalnie, prawda, na worku, tak? Czy na zabawach w sali z kolegą pod nadzorem. Bardzo ważna rzecz to jest latarka. Często dzieje się tak, że plan wycieczki trochę ulega jakiejś korekcie, coś tam sobie źle zaplanujemy, za późno wyjdziemy, gdzieś się zasiedzimy i nawet w letni dzień zdarza się wracać po ciemku, więc no, mi się wielokrotnie zdarzało bez przekonania tą latarkę wkładać do plecaka, a później ona się przydawała, chodzi oczywiście o czołówkę, bez niej nie warto się w ogóle w góry ruszać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest mapa. Najlepsza to jest mapa laminowana, taka, żebyśmy nawet tam, kiedy, żeby ona nam po prostu w czasie deszczu czy coś nie przemiękła. Ja moje mapy kupiłem kilkanaście lat temu i one cały czas mi bardzo dobrze służą, a natomiast no, po pierwsze pozwoli ona dobrze przygotować się do wycieczki. Na wszystkich mapach są pozaznaczane czasy przejść, więc poprzedniego wieczoru możemy sobie zobaczyć, zaplanować, ile czasu nam dana trasa zajmie, zaplanować jakieś ewentualne alternatywy, jeżeli z takiego czy innego powodu nasz plan nie nadawałby się do zrealizowania, tam ewentualne opcje wycofania się gdzieś czy skrócenia. No a po drugie też podczas samej wycieczki dobrze wiedzieć jest, gdzie jesteśmy, ile jeszcze czasu nam brakuje do celu, czy nie, przypadkiem nie musimy zawracać albo gdzieś tam schodzić. Dlatego zdecydowanie polecam mapę i poprzedniego wieczoru i przez cały czas sobie mieć kontrolę nad tym, gdzie jesteśmy. Wszystko zależy od umiejętności, ale jeżeli ktoś chce swoją przygodę z górami zacząć od Tatr, no to musi mieć świadomość, że stopniowanie tych trudności jest bardzo ważne. Wiadomo, są rzeczy, które ludzi szczególnie pociągają, tam rysy, prawda, czy Orla Perć, wokół której jest jakiś tam mit, czy taka, no nie wiem, jakiś taki czar, tak. Natomiast to są miejsca, gdzie no są duże trudności, są przepaści i tam popełniony błąd po prostu bardzo drogo kosztuje. Ja mam parę jakichś takich propozycji wycieczek zupełnie dla początkujących, na przykład w Tatrach Zachodnich, w rejonie Doliny Chołowskiej można sobie pójść na taki szczyt, który się nazywa Grześ, ewentualnie jak starczy czasu, to dalej na Rakoń. To kilkugodzinna wycieczka, nie ma tam
że szczególnych trudności terenowych jest sporo odległość, więc można też się sprawdzić kondycyjnie. Zaletą tego jest też duże schronisko, które tam jest w Dolinie Chochołowskiej, gdzie można dokupić wodę, przez co nie trzeba jej nieść, można też po zejściu zjeść. W okolicy jest dużo ludzi. Dobrym pomysłem może być też Kasprowy Wierch. To jest dosyć oklepana rzecz, natomiast Kasprowy ma tą zaletę, że na niego jest kilka różnych dróg, więc można sobie podejść od jednej strony, na przykład przez Murowaniec, a zejść szlakiem przez Myślenickie Turnie, przez co nie idziemy tą samą drogą, w tą i z powrotem. Na szczycie jest też restauracja, tam gdzie kończy się kolej linowa, gdzie można zjeść sobie obiad, czy nam napić się czegoś, czy jak nas zmogą trudy podróży, no to po prostu zjechać sobie koleją, tak? Są też tam no po prostu piękne widoki na całe Tatry Wysokie. I co ważne, jest to bardzo blisko Zakopanego, więc schodząc w na dół jesteśmy właściwie no, w mieście. To jest Giewont, oklepana rzecz, natomiast no, ta ściana Giewontu widziana z Zakopanego ma jakąś tą magię, ciągnie ludzi rzeczywiście. I to jest wycieczka, powiedzmy, przy przeciętnej kondycji na 7-8 godzin tą i z powrotem. Po drodze w zasadzie nie ma trudności poza samą kopułą Giewontu, gdzie są łańcuchy, które pomagają nam wejść. Tam warto ruszyć bardzo wcześnie, bo tam są tłumy i dlatego, znaczy w ogóle zawsze w góry warto jest ruszać bardzo wcześnie, koło 6 rano, bo dzień szczególnie we wrześniu bywa krótki, ale tam jest to szczególnie ważne, bo po prostu na szczycie tam zwyczajnie czasami robią się zatory. No i zdecydowanie nie polecam Giewontu w dni, kiedy może się pojawić burza. Często dochodzi do tragedii. W tym roku też chyba do największej doszło. Znaczy w ostatnim sezonie tak kilka osób zginęło od uderzenia pioruna. Kolejna wycieczka, taka już trudniejsza, a tu można się tak zmierzyć z prawdziwym środowiskiem wysokogórskim, to jest Świnica, tak? Łatwiej dostać się na Świnicę, wjeżdżając koleją linową na Kasprowy Wierch i później stamtąd godzinkę idzie się w zasadzie bez żadnych trudności granią na granicy między Polską a Słowacją, a później zaczyna się taka ładna wspinaczka, momentami chodzi się przez taki żleb nad przepaścią po łańcuchach. Zdarzają się tam wypadki, więc naprawdę trzeba do tego miejsca podejść z respektem. Takich jeszcze dłuższych wycieczek, na które każdy początkujący turysta pewnie może sobie pozwolić, to jest na przykład Szpiglasowy Wierch. Tam ono ma też duży walor turystyczny, bo wchodzi się tam przez Morskie Oko, z Morskiego Oka wspina się na Szpiglasowy Wierch, a schodzi się do sąsiedniej Doliny Pięciu Stawów, bardzo ładnej. No, ona cała, bez przerw, idąc przeciętnym tempem, zajmuje około 10 godzin, więc z przerwami, z odpoczynkami to jest naprawdę poważna wyprawa, jeżeli nie uda nam się zanocować w Morskim Oku i stamtąd ruszyć, a prawdopodobnie się nie uda, bo po prostu tam trudno w sezonie o miejsce. No ale też rzeczywiście no, kawał tych polskich Wysokich Tatr stamtąd można obejrzeć, miejscami schodzi się po łańcuchach, przepiękne widoki, więc polecam. Tak jak powiedziałem wcześniej, Rysy czy Orlą Perć to raczej polecałbym po pochodzeniu już po tych łatwiejszych szlakach, po tym, kiedy poczujemy się pewniej w terenie skalnym, nauczymy się trochę obsługi tego sprzętu, zrozumiemy, jak te buty działają, w jaki sposób się chwytać. Dobrze jest w ogóle pochodzić wcześniej też trochę na ścianę wspinaczkową i bezwzględnie nie wybierać się tam samemu albo bez dobrego, ani samemu, ani też bez dobrego rozeznania pogodowego, bo nagła zmiana pogody może po prostu spowodować, że znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu, z którego będzie nam się trudno wydostać. I mierzenie sił na zamiary, no, te nieporywanie się na nie wiadomo co bez doświadczenia. Te góry były 100 lat temu, są dzisiaj i za 100 lat też będą i naprawdę jeżeli nie czujemy się pewnie, albo nie wiemy do końca, albo pogoda jest nie taka, lepiej odpuścić, pójść gdzie indziej, albo nie wiem, zostać w Zakopanem, się na Krupówkach piwa napić, tak? A przyjechać sobie w kolejnym roku.